Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w na kanale, a w pierwszym odcinku zagrajmy w The Surge. Niewiele wam o tej grze powiem, poza tym, że jest to swego rodzaju Souls-like w takich mocnych klimatach fantazy, jeśli chodzi o przyszłość. Gramy taki chyba pod Spurgiem i z tego co kojarzę, coś się spieprzyło w jego tym programowaniu, czy tam w jego sprzęcie i zostało wypieprzone na złom, czy coś takiego. Dosłownie. Dobra, nevermind. Odpalamy grę, zobaczymy co gra na ten temat powie. Okej, okay. Najpierw odwróć, żeby szybko zobaczyć. Odwrócenie rozglądania się w pionie? Nie. Blokada? Tak. Czułość kamery, ok. Bujania niech będzie. Spowolnienie walki po trafieniu? Trafiają podczas zwykłego efektu powodować chwilowe spowolnienie czasu lub wzmocnienie wizualnego efektu ataku. Nie ma sensu. Znaczy sensu, nie ma co na razie. Grafika jest dobra, rozdzielczość w oknie. Dobra, wiadomo, okno to okno, ale okno mnie nie interesuje. Pełny ekran, falsync, czystość oświeżenia, pole widzenia, jasność. Skala ewentualnie będzie do poprawki, jak będzie przeszkadzała, ale co ma tutaj? Ilość niesionego w złom będzie tylko w chwili otrzymania nowego złomu. Nie, to niech zostanie, to warto widzieć. Bo wiadomo, tutaj złom jest odpowiednikiem dusz, nie? Dźwięk, dialogi na full, efekty bym troszeczkę obniżył, tak do 70%, a muzykę tak do 60%. Żeby właśnie, albo nawet nie, do 55, żeby muzyka nie była... Dobra, nie zostanie trzeci. Nie, żeby muzyka nie była za głośna. Tutaj... Włączone. Muzyka przy stanowisku medycznym. Zawsze po wejściu, nigdy. Nie jest. Narracja prezentera. Gdy wyłączysz filmy odtwarzane w grze, nie będą zawierać narracji. Nie, na niech jest narracja. Wizualizacja przycisków i zobaczmy. Blok, zmiana wybory i tak dalej. Wersja leworęczna nie jest tam, jest potrzebny. Schylanie się za pomocą tej jest włączona. Schylanie się i skupy z blokowaniem są aktywowane ruchem gałki. W przeciwnym wypadku czyli albo prawa, albo lewa gałka, ale nie, niech będzie pod prawą gałką. Zobaczymy, jak mi to podejdzie. Dobra. Skrodosz ogarnięte. Rozpocznijmy nową grę. I... The ancient Greeks once said, "A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in." We tend to forget about this, tend to be careless, but we have to rise to the task together. It's up to all of us to sow those seeds, and it's up to us to nurture them towards growth. Creo is not just another company. With Project Resolve, we are building the path to the future. Follow us into a new era, a utopia for all mankind. With every launch, we're healing our planet, restoring its natural shield. A return to the green world we remember, where our children can once more play in the sun. Resolve is not only revitalizing the Earth, but its people too. We've all dreamed of it, and now Creo is making it a reality. Together, we're strong. Together, we can make a change. Unleash your potential with us. A to czekaj, może nie, czekaj, to chyba nie jest cyborgiem, tylko ma egzosuit taki, nasz bohater. Chyba z egzosutem coś się zjebało po prostu. Zobaczymy. Welcome. I know you're glad to be here. I am, and I'm glad to see ya. Creo, you know who we are. Or at least you think you do. Everywhere you turn, we're there. Whether you see us or not. Maybe it's time to take a closer look. Creo is one of the world's largest manufacturers of consumer and industrial products, but we're so much more. And that's why you're here.
At Creo, we're always reaching for the stars. See? We've always had our eyes on the big picture. From work in the third world, valuable minds in the city education initiative, and of course, programs like Project Resolve that benefit us all. Creo not only wants to change the world, Project Resolve, we aim to save it. There's no divide here. At Creo, we're all in this together. The welcome to your new life as part of the Creo family. Okay, mogę to pominąć, ale nie no, ja chcę chłonąć. Nie tylko odchodzić z odwróceniem. Aha, okej. Okay. Góra? Tak, dobra, to nie. Final stop. Góra ma być na górze, dół ma być na dole. Exit to the right. O! Ho-ho! Okej, tego się nie spodziewałem. Nie sądziłem, że gościu, który kierujemy, jest niepełnosprawny. Okej, no ale tu, no tu nie wjadę. Welcome to registration. Creo believes in the right tool for the right job and the right person to wield it. Dodamy? No, może tak. Hey, sorry. I'm new around here, so where should I go? New, huh? Job registration is over there. Sure. Tam, tak? To by pokazałeś, jakby to było tutaj, ale to jest zamknięte. To nie przejdę. Chyba tam musimy iść. Dlaczego nie mogę przyspieszyć jakoś tego, tej jazdy? Please choose from our two currently available positions and form an orderly queue. You will receive your personal work gear voucher after registration. Na razie te oba są zamknięte, więc nie bardzo będzie wam stanu. A, okej, okay, dobra. Co my tu mamy? Heavy Operator. Albo technik polowy. Okej. Okay. Pójdźmy w technika. If you like living life in the fast lane, Creo provides you with the highway to success as a field technician. Light, versatile, state of the art. Gear up and save tomorrow today. Okej. Okay. A co powiesz o ciężkim operatorze? If you believe you can move mountains, Creo has the job for you. Because as a heavy operator, you can literally do that. Pure power, relentless performance. Nothing can hold you back. Are you ready? Then join us as a heavy operator and save tomorrow today. Okej, okay, czyli tam mamy wszechstronność, tu mamy jakby po prostu pod siłę. Tylko napierdalanie. Dobra, pójdźmy w tego technika, tak jak mówiłem, bo intryguje mnie trochę ten, bo wiadomo, ten heavy operator to jest tak po prostu, wchodzisz na pałę i się napierdalasz, koniec, nie? It's not all rocket science here. We need workers that are grounded. Can you see a solution before there's a problem? Do you apply brains before brawn? Speed before strength. Be a field technician. Dobra, na szczęście skończyła gadać, ale już chyba i tak była na końcówce. I zobaczmy, co takiego się. Co takiego się spierdoli, że nasz bohater. No, skończy jak skończy.
Co? Ej, nie tak się zakłada egzoszkielet z tego co wiem. Ja myślałem, że oni mu to po prostu założą, jakoś połączą. A nie, że mu to wiercą. Implanting neural link. O właśnie to... Nie. Ja pierdolę, ja bym się zesrał z bólu chyba podczas takiej operacji. Z rdzeniem coś było. Jakaś jednostka do tego. Jakaś jednostka utylizująca nas przyjechała. Wydupiej! Ciśnij B, by uleczyć się zastrzykiem witalności. Okej, okay, ale tych zastrzyków mam jakąś ilość, czy to jest nieskończoność? A mam chyba tutaj, dobra. Dwa, czyli okej, okay, dwa estusy mam, mówiąc krótko. Wszystkie takie pochłonią wytrzymałość, a jej pole jest ograniczone, mi oko na wskaźnik. Wiadomo, wiadomo. Ciśnij, aby wykonać unik. Skok widzę. Okej. Okay. Jest blok. Okej, okay, dziwo samo stanie w tym bloku mi zabiera tą. Wiecie, mnie interesuje tylko... Powinien wyzywać złom, tak, tak. To jest nie tylko, czy to jest takie aktywne parowanie jak w Soulsach, tylko pyk i wybicie z równowagi, czy bardziej jak w Sekiro. Chociaż w sumie to powstało przed Sekiro, więc prędzej takie aktywne parowanie po prostu. Na razie pusto. Tak, 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 przynajmniej blokować. Co się tutaj znajduje? Jakiś sekret albo... O, patrzcie, coś tu mamy. Regulator mocy, pneumatyczna helisa. Regulator mocy, generator i wałek, coś tam, dobra. A, chyba jakaś kontra jest w bloku. Kurde, co taki czuła jest ta kamera. Trochę zbyt czuła, mam wrażenie. Okej, na razie spokój. Naciśnij co? Czemu trigger? Czemu nie mogę po prostu tym tego gałką nie mogę tego zmienić? Rewizja medyczna, nowy implant pozyskano. Ciśnie, by otworzyć plecak. Wymontowany tłok, to jest moje aktualne uzbrojenie. A tu jest implant. Widziałem to wsadzić tutaj. Tak. Rewizja medyczna. Zużycie rdzenia 0. Wyświetla paski zdrowia wrogów. Proszę. Bardzo wiem, gdzie ja to w sumie aplikuję sobie, no ale może lepiej tego nie wiedzieć czasami. Tutaj pusto. Co jest tutaj? O, no chyba se żartujecie. Stanowisko medyczne. Dobra. Wykryto wadę. Wygląda na to, że twój rdzeń uległ uszkodzeniu. Sprawny rdzeń jest niezbędny do korzystania ze wszystkich funkcji egzoszkieletu. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Prosimy o kontakt z działem aprowizacji w celu pozyskania nowego rdzenia. Wymień uszkodzony rdzeń. Jak? Are you receiving? Hello? Can you hear me? No.
słyszę. Your rig has been damaged. Its distress beacon has been triggered. You need to get back into the factory. The rig seems to work for me. Honestly, it's the least of my problems. I mean, I can walk. Huh. Never thought I'd be able to say that again. Well, that's good to hear, but the power core is damaged. You'll have to find a new one to make your rig fully functional. I don't know you. I'm surrounded by dead people here. Maybe someone would like to explain what's going on. I'm sorry, I don't know. You need to get inside. Maybe you can make something to protect yourself. Operations always has a gear assembly. Well, okay. I'll just stroll right on over to the factory then. I certainly don't recommend walking, but there should be a maglev station nearby. They're never far from ops. On my way. Be careful. And don't forget to replace the power core of your rig, or you're not gonna get very far. Dobra, ale jak mam wymienić ten rdzeń? Mam go wyciągnąć z kogoś innego? W centrali możesz wytwarzać piątek i dostosować konfigurację implantu. Dobra. Ale patrzcie, mam złom 105 i się zapewnia licznik. Czyli co, ja mogę mieć w złomu tylko jakąś określoną ilość? Z tego wynika? Ej, zrobiłem to pokażę przecież. A i też. Będzie blok, jednak mnie pochłania za całych obrażeń. Ale w sumie w Sekiro, znaczy w Sekiro. Użyj egzopodnośnika, by dostać się na inny obszar. Okej. Okay. Tylko co tego się spodziewałem. Wielka sterta złom z rzadkich materiałów. Sterty można zużywać w pozycji ekwipunku, aby mechanizm uzyskać nowy złom. Tak, tak, tak. Czyli to jest odpowiednik sousów. Odpowiednik dusz z sousów. Tutaj. A patrzcie, jest blokada. Nie widziałem ściana, żeby podkręcić się, jak idiota nie zjebał na dół. W sousach tego już by nie było. Zaryłbym go glebę po prostu mordą, nie? Sobie zastrzyk. Ciekawi mnie tylko jedna rzecz. Ile, czy te zastrzyki da się regenerować? Skupiając uwagę na danym przeciwniku, wychyl z jednej z jego części, bo za cel. Obierz odsuniętą głowę i zaatakuj. O, to ciekawe. Wybuchnie? Dziwo nie, ale aż się prosiło. Co mamy tutaj? Witalność plus, wersja 1. Okej. Okay. Wyświetla paski zdrowia... Nie. Witalność tutaj. Zużycie rdzenia. Chyba jeszcze mogę to wziąć, nie? Zdrowie 10... Okej, okay. Zwiększa maksymalny poziom zdrowia, z kolei siedzącą rdzenia. Okej. Okay. Aha! Ej, a to ciekawe. To se wstawiłem bez tego. Bez stanowiska. A ten implant muszę ze stanowiskiem? No come on! Atakuj odsunięte części, aby zadawać więcej obrażeń. Okej. Okay. Czyli noga, ramię i głowa w tym przypadku. O, a nie, dobra, złom jednak ten. Zbiera się cały czas, nie ma jakiegoś limitu. Dobrze wiedzieć akurat. Damn it, why don't you listen? You need to upgrade your power core or replace it, otherwise you ain't getting through that door. If you keep trying to overload it without the proper power capacity, security is gonna end up all over your ass. We've come too far to get caught now. Those implants are worth thousands. This is our golden ticket out of here, man. Don't screw it up. Kurde!
się dałem zrobić. Rdzeń Atlas przywraca twojemu egzoszkieletowi pełną sprawność. Dostarcz go do stanowiska medycznego, aby przywrócić egzoszkieletowi pełną sprawność. Okej. Okay. Co mamy tutaj? Do przyczyny tego bólu potrzebny jest nieuszkodzony rdzeń. Wiadomo, mój jest niestety zniszczony, czy tam uszkodzony, więc nie mogę tego wykorzystać dobrze. O, tutaj coś jeszcze mamy. Okej, walę go po nogach i gościu, kurde, po prostu się składa, sam z siebie. Sterta złomu. Okej, myślę, że mogę to wysadzić, ale nie, to jest po prostu do zniszczenia i nic więcej. Dobra. Wracamy do stanowiska medycznego. Do you require assistance, Warren? Stacja montażowa. Możesz tworzyć, modyfikować, naprawiać i ulepszać elementy z twojego wyposażenia. Zobaczmy. Rdzeń uległ uszkodzeniu. Sprawny rdzeń jest niezbędny wykorzystać wszystkie funkcje pracy montażowej. Dobra. Czyli najpierw siadamy tutaj. Usunięto wadę. Wykryto rdzeń, rozsadzenie systemu. Poziom rdzenia. Skorzystaj ze stanowiska medycznego, aby zdeponować zdobyty złom. Jeśli całkowita liczba jednostek złomu, które zdeponowałeś lub zebrałeś, jest niedostatecznie duża, możesz zwiększyć zasób mocy rdzenia zasilającego twój egzoszkielet. Każdy element wyposażenia i implant pochłania część mocy twojego rdzenia. Okej. Okay. A, tak po prostu, bez niczego. Okej. Okay. Dobra, implanty to instalujemy sobie tutaj. Zwiększa maksymalny poziom zdrowia, skaluje się z mocą. Egzoszkielet. 8 miejsc na implanty. Egzosuit 01. Ok. Więc poza tym widzę. Co? Connection to database restored. Checking database. Gear voucher detected. Ok. Może teraz przeciążać obwody. Realizuj kupon. Gear voucher redeemed. Pierwsze wyposażenie robocze. Schemat ryś nogi. Ramiona. A, i to tyle. Okej. Okay. Stacja montażowa. Wytwarzanie. Nowe elementy wyposażenia można tworzyć przy użyciu schematów. Aby stworzyć przedmiot, przytrzymaj A, gdy wybierzesz wszystkie niezbędne komponenty. Aby zmienić wersję wyposażenia, którą chcesz stworzyć, użyj gałki. Okej. Okay. Aha, tutaj mamy. Okej. Okay. Dobra. No złomu nie stać, nie abym mógł to stworzyć. Plus tu potrzebuje regulator mocy. Tutaj wałek pneumatyczny. Ale zobaczmy. Tutaj generacja druga, trzecia i czwarta. Coraz więcej złomu wydaje tylko na nogi. 11 tysięcy na rękę, 14 prawie 5 tysiąca na nogi. A jak wygląda to z ulepszaniem? Stacja montażowa automatycznie rozkłada odzyskane przedmioty na komponenty. Możesz tu również zdeponować zebrany złom. Przy użyciu złomu i komponentów możesz tworzyć i ulepszać swoje wyposażenie. Ulepszaj posiadane wyposażenie, by zyskać sprzęt wyższej generacji. Ulepszona broń będzie zadawać więcej obrażeń w walce, a ulepszony pancerz poprawi twoją obronę. Okej. Okay. Zobaczmy tutaj. Stop Wolframu nie posiadam, regulator mocy generacja druga nie posiadam i walk pneumatyczny generacja druga też nie posiadam. Ale co to jest? Ryś nogi, ramiona. Ale to jest to, co ja posiadam? Czy nie, to nie, tutaj montowany tłok, to mam na pewno. Ale te dwa to ja mogę chyba stworzyć tylko, tak mi się wydaje. No chyba, że to... Tworzenie, ulepszanie... I zobaczcie, bo tutaj mam zielone, ale tutaj mam na niebiesko. To jest jedno to samo z tego, co widzę, więc... Tak, nie ma sensu tego tworzyć w takim razie.
Kelly, a co chodzi tutaj ze zdeponowaniem złomu? Jak do druku. Chyba, że jak tutaj cały ten złom, wiecie, deponuje, to potem on jest tutaj wykorzystywany. Ciekawe. Tutaj wiele więcej. Tutaj co jest jeszcze? You're still here. I can't do any more. You need to get... Okej, okay, to tyle żeśmy się widzieli w takim razie. Dobra, zobaczmy, o co chodzi z tym przeciążeniem systemu. Czekaj. Gromadź energię. Uderzaj, aby gromadzić energię w serii czasów. Czy trzymaj ciosem serii czasów wykraczających lub które pozbawiają kończyn. Dobra, ten se padł. Aha, dobra, czekaj, już wiem, co jest z tym paskiem. Ten pasek mi po prostu daje tego. Okej, okay, ładnie. Padł? Padł. Dobra, ten pasek daje mi po prostu wgląd w to, ile gościu ma jeszcze tego. Niki wielkie wrażenie. Sekwencja wykańczająca nie gwarantuje sukcesu. Koncentruj ataki na części ciała, którą chcesz odciąć, aby zwiększyć swoje szanse. Okej. Okay. Dawaj, gościu. Pięknie. O, jakiś mnożnik złomu jeszcze dostałem, widzę. Plazmowykrwawiacz, nowa broń, nie ta opcja. Zbrojenie. Jest lepszy, poproszę. Uuu, dejom, to jest to. Montowana pojedyncza. Okej, okay, duży impet ma. Prawe ramię i prawa noga. Aha, dobra, dlatego mam schemat. Dobra, no fakt. Bo ja tego nie tworzę na nogi od razu całego, tylko mam jedną sztukę. Okej, okay, zobaczmy tego. Nienaruszony rdzeń pozwala ci przeciążać obwody. No dobra. Kurde, chciałem zobaczyć tą animację na tym. Chyba jeszcze będzie okazja. Zobaczmy. Tutaj przeciążenie. Obrócę się na nią minięte. Spoko. Gramy. Odcinaj części przeciwnika, aby zdobyć nowe elementy wyposażenia i materiały. Aha! Dobra, czyli ja nie muszę tworzyć, mogę gościej po prostu to odciąć. O, akurat ten ma lewą nogę, to bym chciał. No, dawaj. Kurde, nie chciałem ręki. Ajajaj. No. Kurde, nie miałem na tyle energii. Fuck. Dobra, ale nie no, fajna jest ta broń. Naciśnij, gdy biegniesz sprintem, aby wykonać skok. Nie, kurde, nie chciałem się leczyć. A dobra, za automatycznie widzę sprintuję. Dobra. O proszę, i tu potrzebuję już 11 poziomu. Czyli akurat dobrze sobie ten jeden poziom podniosłem. Przeciążamy. Ale zanim pójdziemy dalej, zobaczmy jeszcze co się... Dobra. Zobaczmy co się kryje z tej strony, poza tym, że jest gość. Tak. Zobaczmy co ma. Lewe ramię, akurat to bym poprosił. Nie mam szczęścia. Tutaj co? 55 poziom! Odeją! To jest sporo farmienia. Tutaj. Terminal do drzwi. To otwieraj.
Szukaj skrótu do centrali, gdzie możesz się zregenerować, tworzy nowe elementy wyposażenia. After the years of hard work and dedication she's put into this company, I suppose that's what you get when you stand up for your convictions. The worrying thing is, she's right. I've seen the data. We've got to keep working, now more than ever. Lesser people would give up, but she's not one of them. And if she won't, I won't. Ożeż ty! A ty tu skąd? Kurde, nic nie mogę mu odsiąść. O! A proszę, a jednak. Ryś zniszczone, ale mogę naprawić. Kurde, pojedyncza montowana, dobra. Kurde, myślałem, że będę mógł tę nóżkę wziąć dla siebie. Regenerator osoczowy, a to brzmi ciekawie. Zobaczmy. Wizja to mamy, witalność, zastrzyk tu. Wstrzykiwany implant, który regeneruje zdrowie w ciągu 30 sekund. Fajna rzecz. Czyli rozumiem 3 na sekundę, czy 1 na 10 sekund? Nie, wstrzyknę, no to się dowiem. Nie? Okej, nie ma niestety, widzę. Kurde, dupną mnie niestety. Ej kurde, halo, kamero! Co tak głupiejesz? Okej, zniszczona. Dobra, czyli tak, jeśli chcę zabierać części ciała, to muszę celować... Dobra, to muszę mieć chyba albo szczęście, albo muszę celować w te... To muszę albo celować w te mniej uszkodzone, albo... w te właśnie bardziej wzmocnione, bo chyba te uszkodzone, czy tam odsłonięte, to tylko biją większy damage, ale... Takiego wtedy nie mogę zabrać dla siebie, wiecie co chodzi, nie? Jeszcze raz. Dawaj tę rączkę. Ładnie. Teraz dla siebie. Stusik. Co bym musiał, kurde, łeb uciąć? To mnie ciekawi. A minęło już pół godziny. Kiedy? No idea. Wielka sterta złomu i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, tutaj. Błąd. Nie można otworzyć przez ten terminal. Wiecie, to jest skrót. W takim bądź razie. Z tej strony pusto. No i jak tu wejść? Halo. Widzę innej opcji. Tutaj też skrót. Tutaj jak zrobię tak, to się nic nie dzieje. Chyba, że to jest też jakiś swego rodzaju skrót. Kto wie. Ok, tu mogę przeciążyć. Serio, czy nie mogę w jakiś normalny sposób tu chodzić? Widać, że ktoś się uczył od From Software, jak kurde projektować lokacje, w których nie da się skakać normalnie. Dobra, co mamy z tej strony? A, to jest skreślone, leave, żeby tego zostało. Okej. Okay. Gramy. Mamy skrócik. Pięknie.
co dalej? Co dalej? Bo jak na jakiegoś bossa się nie zapatruję w tym odcinku, nie? Ale nie powiem, no chętnie bym się jakiegoś tutaj, kurde, jakiegoś chociaż nowego miejsca tego montażowego, czy medycznego bym się dostał, nie? Stay away. A okej, okay, dobra, bije damage. Wow! Co jest? Co to jest za działo? O, okej, okay, tak chcesz się bawić? Gleba dronie. Jak ja mogę domani zaatakować? A ty nie, to nie jest działo, to jest chyba ten. To jest chyba dron górniczy. Coś takiego. I właśnie zajebał mnie na strzała. Okej. Okej. Tego się nie spodziewałem. Zginąłeś po raz pierwszy. Okej. Wow. Look out for your fellow workers. They look out for you. To jest ostatnia rzecz, jakiej bym się spodziewał, nie? Gniesz upuszczany złą, który miałeś przy sobie? Wróć do miejsca, w którym zginąłeś, aby go odzyskać. A i mam czas jeszcze, żeby to zrobić. Mam niecałe 3 minuty, aby to odzyskać, bo inaczej to kurde się chyba pójdzie w pizdu. Okej, dobra, jest to jakieś tam ryzyko, nie? Ale... szczerze, jestem trochę przeciwko takim rozwiązaniom. No i co? Nie, bo kuźwa, popierdoliłem przyciski! No i co, teraz pewnie właśnie stracimy 3000? Tak. Kurde! Wcisnąłem kurde A zamiast X-a i zrobiłem kurde unik jeszcze w przeciwnika zamiast kurde zebrać te dusze czy tam złom. Masakra! 3000 tak ładnie wyfarmione właśnie poszło się jebać. Ach, dobra. Chociaż to odzyskam. A wy możecie się pierdolić w takim razie. Znalazłeś swój złom utracony po śmierci. Da, tylko szkoda, że nie ten, który bym chciał. No, najpierw dron, najpierw dron. O, jeszcze nie jest sam. A? Puszty. Ej, no użyłem przecież tego! Ja pierdolę, no nie wierzę. Co to... aha, serio? Okej, myślałem, że te... myślałem, że te kurde uszkodzone to mogę naprawiać, ale dobra. Ale komponent z tego dostaję, więc chociaż tyle dobrego. Ale proszę, zaczyna się już, kurde, nie? Ta część, gdzie zaczynam ginąć jak skończony debil. Zasadzę to tak na wszelki. Dobra, tam nie, tam nie, tam nie, ja tam muszę iść. Dobra. Nie, nie wróć, nie, ja stamtąd przyszedłem, ja muszę iść tutaj, właśnie gdzie mam ten złom. Więc tak, najpierw odzyskuję mój złom. Jezu, ile razy mi się popierdoli jeszcze, kurde, unik z tym. Dobra, nie. Nie, ja muszę tego typa zabić, bo inaczej z tymi dronami nie mogę w normalny sposób, kurde,
zawalczyć. Look out for your fellow workers. They look out for you. Zajebiście. Ale niestety widzę, że ten implant nie działa tak, jakbym chciał, żeby działał. Dobra, ale też moje pytanie, od czego działa ten mnożnik? W sensie co, zabije, nie wiem, zabije tego typa. Był sam chyba, nie? Nie, był z kumplem. No, dawaj. Damn. Boże, zapominam, że nie muszę tego, ten... Nie muszę tego, wiecie, przytrzymać tak, o... stop Wolframu tu jest, nice. Proszę. I... czy za niego jest... mnożnik teraz? Dopiero od drugiego typa to będzie. Serio? Wow, to nawet w sosach jedynce mi nie szło tak chujowo na początku jak tutaj. Już chyba piąta śmierć jest w tym odcinku. Z czego dwa razy z mojej własnej głupoty. O, ale tak jest najlepiej ustawić, żeby te drony bić jednocześnie. Nie wiem. Poproszę. Tutaj. Tak, Jezu, czemu nie uniknąłem? Nie, prawie. Ej, ale to jest zajebiście słagerskie, jakby tak blokujemy. Dobra. Jezu, właśnie, a propos bloków, czemu ja tego nie robię, czemu ja tego nie wykorzystuję? No. Kurde, akurat ich zabijemy, ale tak, dobra, czyli zabijanie takich ziomków zwiększa ten mnożnik na złom. Co? Stop Wolframu pierwszej generacji. Spoko. To jeszcze chyba 3 sztuki będę mógł ulepszyć sobie broń. I tniemy. Ładnie. Dziękować. Dobra, czy ja tutaj mogę coś zgarnąć? Nie. Dobra, czyli widzę, że warto jednak czasami wdać się taką pomniejszą walkę, żeby właśnie nafarmić sobie tego mnożnika. Dobra, drony nie powinny mnie zaatakować z dystansu. O, ale w sumie właśnie, po co? Blok, idioto, blok! Tniemy. Pięknie. Zabieramy rączkę, zabieramy... niewielką stertę metalowego złomu. A czekaj, jak działa blok na to? Ale widać... chujowo. Nie no ludzie, wy se żarty kurwa stroicie? Która tu jest śmierć w tym miejscu? Piąta? Szósta? A wszystko przez te jebane drony. Stacja montażowa, rozmontowywanie. Zobaczmy. To mogę ulepszyć na ten, jak się będę mieć złom oczywiście. A to... o właśnie, tu potrzebowałem Wolfram. Ale też potrzebuję złom. Dobra, ale patrzę, bo jak fajnie się tym walczy, to jednak to jest bardzo wolne. Spróbuję wrócić teraz do tej broni. I tak, po pierwsze ten. Po pierwsze sobie tutaj będzie nabijali biegłość tej broni. Tutaj na głowę, korpus, nogi, ramiona, nie mam czego dać. Be careful out there. Ale dobra, myślę, że to może być nawet okej.
Patrz, jaki to ma odrzut w ogóle, nie? Jedno uderzenie tej broni potrafi wytrącić... No, wytrącić z równowagi, kurde, tych wrogów, nie? Te drony. Podczas gdy te ostrze, które on ma, już tak nie może. Dobra, czekaj, Estus. Dawaj, tnijmy. Też broń. Jemy. Nie. Ale fajne jest taki finisher, kurde, zobaczyć w tym miejscu. Może w tym miejscu. Po prostu zobaczyć finisher, jak gościa, kurde, tak tniemy właśnie. Kurde, drugi nie zobaczył. Na pewno. No oczywiście, Estus. Zdążyłem sobie chlapnąć tego, no ale... No po pysku też dostaję, niestety. Nieee! Oh, fuck you! Jeez! Dobra, wiecie co? To już jest, kurde, o dwie śmierci za dużo w tym odcinku, który ma 47 minut. Jest dobra. Ja w tym momencie żegnam się z wami, lecę po ten złom, żeby nie poszedł, żeby się go nie stracić. No a widzimy się w kolejnym, w którym być może będę miał więcej biegłości tej jednoręcznej broni, ale być może też będę mieć lepsze rzeczy na sobie, bo zamierzam sobie pokraftować te moje, te rzeczy, które mogę, na nóżkę, jedną. Na jedną, na drugą nóżkę, drugą rączkę i może, znaczy na głowę akurat chyba niczego nie mam, ale wiecie co, nie. Więc dobra, ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Surge. Cześć!